Witam kochani bardzo serdecznie. Zapraszam na odcinek Szaleństwo Majki Skowron, jak zmarli aktorzy. Marek Sikora, urodzony w sierpniu 1959 w Busku-Zdroju. Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, reżyser teatralny, telewizyjny i operowy, choreograf. Absolwent szkoły baletowej oraz Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi i Wydziału Reżyserii Warszawskiej PWST. Karierę aktorską rozpoczął jako nastolatek, kiedy w 1974 roku zagrał w ekranizacji powieści młodzieżowej Koniec wakacji, do której został wybrany przez reżysera Stanisława Jędrykę spośród kilku tysięcy kandydatów. Dwa lata później został odtwórcą głównej roli męskiej właśnie w serialu dla dzieci i młodzieży Szaleństwo Majki Skowron. W 1990 roku znalazł się wśród osób docenionych przez jury na 16 opolskich konfrontacjach teatralnych za spektakl Carmagnola wystawiony w Teatrze Dramatycznym w Opolu. Marek Sikora był mężem aktorki Grażyny Wolszczak, znanej z serialu Na Wspólnej, z którą miał syna Filipa, urodzonego w 1989 roku. Sikora zmarł nagle 22 lipca 1996 roku w miejscowości Służów koło Buska-Zdroju. Miał zaledwie 36 lat. Przyczyną śmierci był udar mózgu. Joanna Bogacka, urodzona w grudniu 1945 w Gdańsku. Aktorka filmowa i teatralna. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi, którą ukończyła w 1968 roku. Miała na swoim koncie wiele występów w polskich filmach, serialach telewizyjnych i spektaklach teatru telewizji. W 1985 roku została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, a w 1996 Srebrnym Krzyżem Zasługi z okazji 50-lecia Teatru Wybrzeże. W 2007 Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Kilka lat przed swoją śmiercią mówiła, tu cytat: nie chciałabym, żeby bolało, gdy się umiera, natomiast mocno wierzę w życie pozagrobowe. Ktoś kiedyś powiedział, że tych znajomych, którzy umarli, jest coraz więcej i przecież oni tam czekają na nas. Spotkanie jest tylko kwestią czasu, ale chciałabym jeszcze pożyć. Do śmierci była pedagogiem, wykładowcą przedmiotów aktorskich na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Zmarła po ciężkiej chorobie 26 listopada 2012 roku, a 3 grudnia została pochowana na cmentarzu komunalnym w Sopocie. Czesław Jaroszyński, urodzony w lipcu 1931 w Balewiczach. Aktor teatralny i filmowy, wykładowca retoryki, poeta. Urodził się na ziemi nowogródzkiej, gdzie spędził dzieciństwo. W 1940 roku wraz z rodziną został przesiedlony w głąb Związku Radzieckiego, gdzie mieszkali kolejnych 6 lat. Po powrocie z zesłania cała rodzina osiedliła się na ziemiach odzyskanych w Siedlęcinie. W 1954 roku zdecydował się rozpocząć naukę na PWST w Łodzi, którą to szkołę ukończył w 1958. Po uzyskaniu dyplomu zaczęła się współpraca aktora z teatrami warszawskimi. Od połowy lat 80. aktor prowadził wykłady z retoryki na Uniwersytecie Warszawskim. Czesław Jaroszyński zmarł z przyczyn naturalnych 27 stycznia 2020 roku w Warszawie. Miał 88 lat. Bolesław Płotnicki, urodzony w czerwcu 1913 w Kijowie. Aktor teatralny i filmowy. W 1935 ukończył studia leśnicze na Politechnice w Lwowskiej. 1 stycznia 1938 został awansowany do stopnia podporucznika artylerii Wojska Polskiego II RP. Po wybuchu II wojny światowej uczestniczył w kampanii wrześniowej. Walczył jako żołnierz SGO Polesie. Został wzięty do niewoli niemieckiej. Osadzony w Oflagu Grossborn, był tam aktorem Teatru Symbolów. Po wojnie w latach 1946-1949 pracował jako inspektor Najwyższej Izby Kontroli. W latach 1949-53 występował w Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie,
1978 przeszedł na emeryturę. W 1938 ożenił się z Salomeą Anną Klus, z którą miał dwóch synów. Wybitny aktor pod koniec życia podupadł na zdrowiu. Zmarł 7 września 1988 roku w Warszawie. Pochowany na cmentarzu Wilanowskim. Wojciech Pokora. Urodzony w październiku 1934 w Warszawie. Aktor teatralny i filmowy, pedagog, artysta kabaretowy oraz reżyser teatralny. Absolwent Technikum Budowy Silników Samolotowych we Wrocławiu. Przez kilka lat pracował w warszawskiej fabryce samochodów osobowych. Wraz z m.in. Jerzym Turkiem był członkiem amatorskiego kółka teatralnego działającego przy tym zakładzie. W 1958 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, a następnie przez wiele lat był wykładowcą akademickim na tej uczelni. Występował głównie w repertuarze komediowym, choć miał za sobą również rolę w produkcjach dramatycznych, takich jak Kiedy miłość była zbrodnią. Wybitny aktor zmarł 4 lutego 2018 roku w wieku 83 lat na skutek komplikacji po udarze mózgu, którego doznał w grudniu 2017 roku. 10 lutego 2018 po mszy świętej żałobnej w kościele świętego brata Alberta i świętego Andrzeja Apostoła w Warszawie spoczął na cmentarzu bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 w Radzyminie. Krzysztof Kowalewski. Urodzony w marcu 1937 w Warszawie. Aktor filmowy, telewizyjny, teatralny, kabaretowy i radiowy. Pedagog. Znany był głównie z licznych ról komediowych. Na filmowym ekranie zadebiutował w 1960 roku w filmie Aleksandra Forda Krzyżacy. Wystąpił w około 120 filmach i serialach telewizyjnych. Zagrał ponad 1000 ról w Teatrze Polskiego Radia. Przez wiele lat był wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Jego ojcem był Cyprian Leon Kowalewski, ekonomista, dyrektor fabryki papierów w Jeziornie. Matką była Elżbieta Kowalewska z domu Herrschaft, aktorka. Krzysztof Kowalewski często występował w filmach Stanisława Barei, w filmie Nie ma róży bez ognia, w Brunecie wieczorową porą, w Co mi zrobisz jak mnie złapiesz, czy w Misiu. Wybitny aktor zmarł 6 lutego 2021 roku w wieku 83 lat. 19 marca po mszy świętej w kościele świętego brata Alberta i świętego Andrzeja Apostoła został pochowany na cmentarzu pomyskowskim w Warszawie. Nigdy nie ujawniono przyczyny śmierci. Kowalewski od jakiegoś czasu chorował. Poruszał się o kulach, stracił na wadze. Miał problemy z sercem i cukrzycą. Kochani, jeśli odcinek Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, aby być na bieżąco. Trzymajcie się. Cześć.